pierwszą uchwałą. Jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków, o którą uchwalenie zwrócił się do nas MPG Groźniński, który obsługuje część naszej gminy. Jak corocznie taryfa nowa jest ustalana od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego i MPGK Krosno zwrócił się o zatwierdzenie następujących taryf. Cena za dostarczoną wodę 3,77 brutto. Stawka opłaty abonamentowej 8,72. Natomiast jeżeli chodzi o ścieki, 4,45 brutto i opłata abonamentowa 11,70. Jeżeli chodzi o porównanie z ceną poprzednią, to może podam, że woda była w cenie 3,35 netto, natomiast jeżeli chodzi o ścieki, to były 3,90. Ścieki wzrosły o 5,6%, natomiast woda o 4,2%, natomiast opłata abonamentowa o 3%. Myślę, że pokrótce, jeżeli chodzi o MPG, to tak mi się to przedstawiło. Proszę bardzo, bo drugi wejdzie do naszych wodociągów. Też tych tarych. Szanowni Państwo, podobnie jak MPGK Krosno, nasze wodociągi również zwróciły się do nas o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i odprowadzamy ścieki. I tu sytuacja przedstawia się następująco. Jeżeli chodzi o wodę, cena netto 3,81, natomiast do brutto 4,11. Jeżeli chodzi o ścieki, cena netto 5, brutto 5,40. Przy tym od razu powiem, bo tego będzie dotyczyć następna uchwała, że aby zamknąć budżet wodociągów gminnych i mogły one prawidłowo funkcjonować, wnioskujemy o dopłatę do 1 m3 ścieków. I tutaj mamy takie dwa, powiedzmy, obszary, gdzie ta dotacja byłaby w różnej wysokości. Jeżeli chodzi o miejscowości Chorkówka, Leśniówka, Zręcin i Rzekce, byłaby to dopłata 3,70 do 1 m3. Natomiast jeżeli chodzi o ścieki odprowadzane w przyszłości z nieruchomości Sulistrowej, Kobylan i Draganowej, byłaby to kwota 6,94 do 1 m3 ścieków. Tak, różne dopłaty podyktowane są tym, że jeżeli chodzi o przyszłą naszą oczyszczalnię w Sulistrowej, no są to kalkulacje oparte na niewielkiej ilości ścieków, która na początku będzie dostarczana do naszej oczyszczalni, bo tylko z miejscowości Sulistrowa, natomiast koszty stałe będą duże, więc ta wysokość dopłaty musi być na takim poziomie. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Zatem dwa projekty dotyczące taryf zostały Państwu przedstawione. Zmiany, jeśli chodzi o kwoty tych taryf. Jeśli Państwo macie pytania, dlaczego takie kwoty, ewentualnie skąd się biorą podwyżki i dlaczego tak to wygląda, to proszę bardzo, bo na wczorajszym posiedzeniu oczywiście członkowie komisji mieli możliwość zapoznania się z tymi taryfami, z tymi propozycjami.
te propozycje, które dzisiaj znajdują się w projektach na dzisiejszą sesję, zostały uzgodnione, ale o tym za chwileczkę pan przewodniczący nie wyrazi, ale jeśli państwo macie pytania z sali w tym zakresie, to bardzo proszę. Rozumiem, że nie ma pytań. A zatem bardzo proszę, pan przewodniczący Wierdak przedstawi opinię do tych dwóch projektów. Proszę. Panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni państwo, projekt, jak było wspomniane, dotyczącego długiego posiedzenia wspólnego komisji, były szczegółowo omawiane, no bo każdy projekt, który robi jakieś konsekwencje finansowe dla mieszkańców, jest szczególnie w władze poddawany. Projekty zostały zaopiniowane przez komisję pozytywnie i wnioskujemy o ich przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, ktoś pierwsza numer 39/293 przez 2017 Rady Gminy Podkówka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowo wprowadzanie ścieków. Rada Gminy Podkówka uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Zatwierdza się wnioskowane przez MBGK w Krośnie, spółka z OO Krosno, ulica Fredry 12. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Korkówka. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest jej przyjęcie, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejna dotyczy zatwierdzenia taryf w naszym zakładzie gotowym w obecności gminy. Uchwała ma numer 39/293 przez 2017 Rady Gminy Korkówka z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Rada Gminy Korkówka uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Zatwierdza się wnioskowane przez Zakład Wodociągi Gminne Gminy Korkówka taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące do załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Korkówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę wstrzymać. Ja zapewniam. Ta uchwała została przyjęta. Myślę. I teraz mamy kolejne projekty. Kolejny dotyczy dotacji przedmiotowej do naszego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne. Skąd ta dotacja i dlaczego? To już było w zasadzie konsekwencja, nie wiem, to znaczy chyba, że są pytania, bo jak wiecie państwo, no, ceny naszych taryf wzrosły. Niemniej, że wzrosły, to jednak sam koszt funkcjonowania zakładu, tudzież te taryfy nie pozwalają na to, żeby zbilansować tą kwestię, a zatem też będziemy musieli dotować, a przynajmniej taka propozycja jest, aby ten tej dotacji po prostu wodociągom udzielić. No, między innymi dlatego, żeby to obciążenie, które jest jak za każdym razem, za każdą podwyżką, jest istotne i ważne dla każdego mieszkańca i obywatela, w tym przypadku mieszkańca gminy Korkówka, tej części, która jest zasilana z wodociągu gminy, jest istotne i ważne, a zatem ta dotacja została tutaj w tym projekcie uwzględniona. Projekt został zaopiniowany, chyba że państwo jeszcze sami. Może okay, ja jeszcze. Tak, nie, to jeszcze bardzo proszę. Szanowni państwo, pani przewodniczący, wzorując się na poczynaniach innych gmin, ponieważ cena wody czy odprowadzania ścieków jest bardzo różna, podyktowana jest wieloma czynnikami i po prostu, no, żeby nie obciążać mieszkańców drastycznie, stwierdziliśmy, że nasza gmina również musi wspomóc i dopłacić do ścieków, zwłaszcza że są pewne odcinki instalacji, gdzie są jakieś tam dopływy, bo są to odcinki stare, więc trudno, żeby mieszkańcy za te rzeczy płacili.
niektórych gminach te ceny są jeszcze drastycznie wyższe od nas i te dopłaty, wtedy gmina musi ponosić dość duże. Na pewno to, tak kalkulacja nasza po prostu wynika stąd, żeby nasz zakład no, po prostu się utrzymał, żeby miał na usuwanie awarii, na pewne naprawy, na jakiś tam zakup drobnego sprzętu. Oczywiście nie inwestycje, tylko na utrzymanie bieżące. Ta kwota została skalkulowana. Dodam jeszcze, że przez ostatnie 5 lat stawka za cena wody i stawka za odprowadzane ścieki nie była w ogóle regulowana, nie była podnoszona, więc no, kiedyś to musiało nastąpić. Ceny pewnych rzeczy rosną, opłaty środowiskowe rosną, za energię również, więc no, niestety, ale trzeba było zrobić po prostu to, cośmy tutaj zaproponowali. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę, zatem proszę Pana Przewodniczącego włączyć komisję. Chciałbym tak obrażać opinię. Co do tego projektu? Przewodniczący, Szanowni Państwo, może zanim opinię, to powiem tylko tyle, że problem wody i ścieków w naszej gminie nie jest tak może, jakby tutaj wyglądało, tu tylko przez nas podejmowany, bo bez mała co druga komisja jesteśmy w kontakcie czy z kierownikiem wodociągu, czy tutaj z panem witami, którzy też pewne informacje przekazują, udzielają, także nie jest to tak, że nie interesujemy się wodociągiem, tylko akurat tutaj przy zmianie taryf. No jest to problem, który jest cały czas monitorowany przez radę. Teraz wracając do projektu, to wyrażę opinię, która była pozytywna i komisję wnioskuję do jego przyjęcia. Dziękuję. Dziękuję. A treść brzmi następująco. Uchwała nr 39 maja przez 294 przez 2017 Rady Gminy Prokupka dnia dzisiejszego dotyczy udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminy Chorkówka. I tak Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Gminy Chorkówka dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminy Chorkówka. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowej dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie wprowadzania ścieków według stawki jednostkowej wysokości przy złote 70 groszy do 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych z nieruchomości w miejscowościach Chorkówka, Leśnówka, Zręcin, Żerbice. Natomiast 6 zł 94 zł do 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych z nieruchomości w miejscowościach Słupistrowa, Kobylany, Draganowa. Paragraf drugi. Wysokość dotacji, o której mowa w paragrafie pierwszym, obowiązuje od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Wysokość dotacji, o której mowa w paragrafie pierwszym, nie może przekroczyć łącznej kwoty 201 295 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chorkówka. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem uchwała została przyjęta jednomyślnie. I teraz mamy projekt dotyczący górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. O zatrudnienie zbiorników. Panie proszę bardzo, proszę Wysoka Rado, jeszcze jedna informacja dotycząca można wodociągów gminnych. Chcę poinformować, że od 16 lutego jest zmiana osoby na stanowisku kierownika wodociągu. Na okres do końca czerwca powierzyłem te obowiązki panu Szubrze Jerzemu. Pan Bogumił Stankiewicz przestał być kierownikiem wodociągów